Aktywność sportowa na świeżym powietrzu jest bardzo ważna. To podstawa zdrowego funkcjonowania organizmu. Warto pamiętać o tym jesienią, kiedy dni są coraz krótsze, a niskie temperatury nie zachęcają do wyjścia z domu. Ruch jest integralną częścią ludzkiego życia. Nasze ciała są stworzone do tego, żeby się ruszać. Ludzkie ciało ma budowę stworzoną do ruchu. Aktywność sportowa to podstawa zdrowego życia, mówi doktor nauk medycznych Agata Leszczuk. Patrząc nawet na budowę naszych organizmów, na to jak brak ruchu wpływa negatywnie, a jego istnienie pozytywnie. Jest to bardzo ważne przede wszystkim po to, żeby utrzymać dobrą masę ciała, prawidłowe ciśnienie, prawidłowe stężenie cholesterolu, lipidów. Jesienna pogoda lubi zaskakiwać. Warto pamiętać o aktywności sportowej i ruchu na świeżym powietrzu tak długo, jak jest to możliwe. Warto kontynuować letnie aktywności sportowe. Potrzeba niewiele czasu, żeby zaspokoić potrzeby organizmu. Jest to albo od 150 do 300 minut tygodniowo, takiego średnio intensywnego wysiłku, albo od 75 do 150 minut intensywnego. Oczywiście dobrze jest sobie to podzielić na kilka dni. Ważne jest bycie przygotowanym. Odpowiedni ubiór do jesiennych aktywności sportowych to podstawa, mówi Jacek Grębocki, polski piłkarz, długoletni zawodnik Lechii Gdańsk i Górnika Zabrze. Ważne, żeby być przygotowanym, a później sam trening, no to musi być właściwy, czy internet pomaga, może tak, może nie, ale lepiej gdzieś trener personalny, ktoś, kto się zna. Pan Jacek trenuje teraz dzieci i młodzież z klubu Olimpiosowa. Przypomina, że aktywność sportowa od najmłodszych lat jest ważna przez cały rok. Dzieci, które są aktywne sportowo, mniej chorują. Dzieci, które u mnie trenują od lat, które są na świeżym powietrzu i w okresie zimowym też biegamy, one nie chorują. One nie chorują, ja to widzę od lat. Dzieci, które są chorowite, no to trzeba unikać jakby tych minusowych temperatur. Kiedy wystarczająco się ruszamy i mamy zdrową dietę, nasz organizm nie potrzebuje tabletek i nadmiaru suplementów. Ruch zapobiega również wielu chorobom. Takim jak nowotwory, rak piersi, rak jelita grubego. Warto pamiętać, że jesień to idealny czas na wycieczki piesze do pobliskiego parku, lasu lub na pieszą wędrówkę po górach. Czasem do zaspokojenia potrzeb ruchowych organizmu potrzeba półgodzinnego spaceru czy przejażdżki rowerem. Trzeba pamiętać o odpowiednim ubraniu, by chronić się przed chłodem.